Jeśli chodzi o scenki, pan redaktor zapytał, z góry przez głównych organizatorów jest narzucony, można powiedzieć, pewien scenariusz, z którego my wysłuchaliśmy kilka scenek, troszkę to przerobiliśmy, dostosowaliśmy do wizji, jaką mieliśmy na dzisiejsze wydarzenie i tak powstał scenariusz. Było 4 sceny. Pierwsza scena na placu przy Stokrotce, to była prezentacja króli, tam był anioł, który zwiastował, objawiał radość wielką. Następnie udaliśmy się do zamku Heroda. Kolejna scena to była walka dobra ze złem, aniołów z diabłami. I ostatnia tu na placu kościelnym, przy ołtarzu plenerowym, scenka żłóbka. Aktorami byli też uczniowie szkoły podstawowej w Tłuszczu, tak? Oczywiście, część ról w poszczególnych scenach odegrali uczniowie, ale zaangażowani byli również rodzice, którzy składali dary przy żłóbku Jezusa. Tutaj chciałabym też nadmienić, że Szkoła Podstawowa imienia Mikołaja Kopernika w Tłuszczu została zaproszona do współorganizacji dzisiejszej uroczystości z tego względu, że mamy niezwykły rok, rok kopernikowski. W tym roku obchodzimy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, 480. rocznicę śmierci i 480. rocznicę wydania drukiem jego wielkiego dzieła o obrotach sfer niebieskich. Tak jak było tutaj już powiedziane, Mikołaj Kopernik był bardzo bliski w swoich działaniach mędrcom i stąd też czuję się zaszczycona, mogąc brać udział w tej uroczystości. Z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować całej społeczności szkoły za udział i za zaangażowanie. Ile czasu trwały te po prostu przygotowania? No tak, no powiemy prawdę. Jakieś 2-3 tygodnie takich intensywnych prac. Tak zaczęliśmy oczywiście od scenariusza. Takim można nazwać mózgiem operacji był ksiądz Daniel Struczyk, pani dyrektor Demczuk i moja skromna osoba. Więc kilka spotkań, kiedy wybieraliśmy sceny, rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób chcielibyśmy to przedstawienie pokierować i co przekazać. Następnie bardzo dużo pracy wymagało zorganizowanie wszystkich osób, które brały dzisiaj udział, bo tych osób było naprawdę bardzo wiele. Część było tylko widać, ale zaangażowanych myślę, że tutaj w setkach można powiedzieć, jeżeli chodzi o osoby. A jest też taki czas teraz, kiedy panują różnego rodzaju choroby i ci ludzie się wykruszali. Kilka rzeczy nie udało się właśnie ze względów zdrowotnych, chociażby przy żłóbku Jezusa do wczoraj miały być jeszcze alpaki żywe. Tu też dziękujemy z tego miejsca pani, która się zgodziła i jakby wszystko było dopięte, natomiast no, choroba nie pozwoliła. I kilka jeszcze takich rzeczy gdzieś tam miało miejsce, natomiast cieszmy się z tego, co się udało. Wydaje nam się, że nasi pracownicy i wszyscy, z którymi mamy przyjemność na co dzień współpracować, stanęli na wysokości zadania i z tego powodu jesteśmy bardzo szczęśliwi. I to piękny dzień. Jeszcze jednocześnie to wydarzenie otwiera właśnie od Mikołaja Kopernika. Tak, jest to uroczystość rozpoczynająca roczne obchody, które zaplanowane, kalendarz rocznych obchodów uroczystości kopernikowskiej, które zaplanowaliśmy w szkole. Tu mnie obchodziliśmy Święto Trzech Króli i świętujemy. Tak, świętujemy. Ten dzień dopiero się rozpoczął, drugą część dnia będziemy świętować jeszcze w gminie, między Rzec Podlaski w Tuliłowie, podczas spotkania opadkowo-noworocznego z mieszkańcami. Ja jeszcze z tego miejsca chciałabym tutaj serdecznie podziękować pani dyrektor za współpracę niesamowitą, z wielką klasą, z wielkim zrozumieniem i wzajemnym szacunkiem. To bardzo, bardzo fajne i takie budujące, że potrafimy w taki sposób ze sobą współpracować i wychodzą z tego fajne rzeczy. Narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Hasło Orszaku Trzech Króli 2023 brzmi: Niechaj prowadzi nas gwiazda. Tegoroczne hasło ma przypomnieć nam o Gwieździe Betlejemskiej, która była przewodniczką mędrców wędrujących do Betlejem
w poszukiwaniu nowonarodzonego króla. Hej królowie, mędrcy świata, damy dworu i rycerze, gwiazda blaskiem was uplata, gwiazda przewodnikiem wierzę. Niechaj każdy z was wyrusza w drogę witać Zbawiciela. Radość w sercach, radość w duszach, skarb pokoju i wesela. Za mną! Jestem królem, wielkim herodem, gościnną ręką władza mi narodu. Miesiąc przeciw, nikt się nie marzy. Król Herodzie, przed połowicze, przybyli mędrcy, wielcy panicze. Po co pędzić gdzieś na oślep? Ja was w lepsze miejsce poślę. Jeśli mogę coś doradzić, niechaj gwiazda cię prowadzi. Chętnie sam was poprowadzę, tam gdzie smola ty mi sadzę. Choćby panów policjantów, jeśli nas słyszą, serdecznie dziękujemy im za poczucie bezpieczeństwa nasze w czasie trasy przemarszu Orszaku Trzech Króli. A w drugiej kolejności wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i uczestniczenia czynnego w pełnieniu roli w czasie tegoż orszaku. Przede wszystkim dziękujemy serdecznie dyrekcji Biblioteki Gminnej w Międzyrzecu Podlaskiej i jej szefowej pani Magdalenie Chodzińskiej wraz z pracownikami. Także serdecznie Bóg zapłać pani Elżbiecie Demczuk, pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Tłuszczu, która także wraz z pracownikami i uczniami czynnie zaangażowana przyczynili się wydatnie do przygotowania tegoż dzisiejszego święta i przemarszu. Serdecznie dziękujemy. Brawo. Bóg zapłać także księdzu Danielowi, który był w środku tego zespołu i wszystkie inicjatywy wspierał czynnie, angażując się i pomagał w prowadzeniu przygotowań. Serdecznie Bóg zapłać wszystkim, którzy wzięli czynny udział w pełnieniu tych ról, królów i sługi, także harcerzom, aniołom i wszystkim, którzy posługiwali niosąc i gwiazdy, i gwiazdki, i serduszka, i wszelkie emblematy.